Cześć wszystkim. Powolutku ruszam z tematem wyciorów, które będę mógł Wam wysłać. Na chwilę obecną mam przygotowane trzy rękojeści. Do tych rękojeści będziecie mogli sobie wybrać takie uchwyty piankowe z takiej, nie wiem, wygląda jak silikonowa pianka. W różnych kolorach. Kolor do wyboru póki jeszcze mam, z czego wybierać. Tu mam zatoczone końcówki do wyciora, tutaj gdzie się oprawia szczotkę. Do każdego wyciora planuję dołożyć taką przejściówkę typu samica-samica, czyli jeżeli będziecie korzystali z oprzyrządowania szczotek i tamtych innych tych pierdółek, co się nakręca na wycior, na przykład łuszczka, to wtedy bezpośrednio, bo łuszczek ma zakończenie typu samica. Jeżeli kupicie szczotki, jeżeli macie szczotki odwrotne, tak, to wtedy można będzie sobie nakręcić adapterek i wkręcić dowolną szczoteczkę z zakończeniem typu samiec. Jak ja to widzę? W tej chwili mam niepowiercone, mam włókno węglowe o średnicy 5 i 6 mm. Czyli tak, włókna o średnicy 5 mm będziemy mogli czyścić broń w kalibrach 22, czyli KBKS i 223. Włókno grubości 6 mm pozwala na czyszczenie broni w kalibrze 6,5 i większym. Nie wierciłem, bo nie wiem jakie potrzebujecie. Jeżeli będziecie chcieli sobie ode mnie kupić taki wycior, to skontaktujcie się ze mną, link do maila, ewentualnie telefon do mnie pod filmem. Powiedzcie do jakiego kalibru chcecie i wtedy ja będę już na bieżąco pod zamówienia wiercił i wklejał włókna. Włókna mają, kije mają około metra długości, czyli możemy uznać, że części roboczej będzie właśnie około metra. Także zapraszam Was. Mój kanał nie ma reklam. Mój kanał nie ma żadnego wsparcia w postaci sponsorów, tak? Więc uznajemy to jako wsparcie dla kanału. Dostaliście ode mnie mnóstwo materiałów, mnóstwo wiedzy. Tak. For free, więc teraz możecie się zrewanżować. Jeżeli potrzebujecie wycior, to zapraszam. Hej!